gram u siebie. Gram u siebie, najbardziej. Co to znaczy dla młodego zawodnika, że będzie mógł się pokazać w swoim rodzinnym mieście? No jest to coś naprawdę niesamowitego, to jest pewnie jakichś małych swoich marzeń. Bardzo chciałem, że kiedyś marzyłem o tym, żeby zawalczyć z Kozłów. Teraz będzie okazja, żeby właśnie to się stało. Jakich kibiców znasz, Andrzej? Kto to będzie najbardziej kibicowy? No, kto najbardziej? Na pewno rodzina, która ze sklubu. No przyjedzie trochę mało, to będzie tego sporo. No, jak sam mówisz, to duża nominacja dla ciebie, występ na Gali Fight Exclusive Night, powiedz, jak duże starania były w tym okresie przygotowawczym? Ja odkąd się dowiedziałem, że jest to walka na fan, w każdym trening zawsze wkładam 100%, to jak dowiedziałem się, że jest to walka na fan, wkładam 100%. Co robili trenerzy, czego nie było wcześniej? Bo pewnie jakieś nowe elementy w treningu się pojawiły. Generalnie zmieniliśmy go. Teraz jestem pod skrzydłami Tomasza Jaruszki, który w całe serce oddał swoje przygotowanie do tej walki. Czuję, że mam formę życia i będę starał się to pokazać w sobotę. Zmiana klubu, co wniosła do tego treningu i do tego sportowego stylu życia? Co wniosła? Na pewno duży profesjonalizm. To, co robimy, to jest to, co właśnie dzielę. Czy to pojawia się taki stres, że to właśnie u siebie, że to moja publiczność? Z pewnością nie chcesz zabić nikogo, z pewnością też siebie. To jest dodatkowy element, który sprawia, że możesz mieć trudniej w tym pojedynku. Pewnie jest to jakiś element stresu, ale staram się to zamienić na coś fajnego, na coś pozytywnego. Chcę się pokazać swoją publiczność, nigdy w Katowicach nie walczyłem. Przyjedzie właśnie bardzo dużo fanów i dlatego chcę to wszystkim pokazać, że jestem u siebie i to ja będę rzucał swoje warunki w tej grze, a nie przeciwnik. Jak to się robi? Jak zamienia się ten stres na coś pozytywnego? Jaka jest twoja recepta? Jaka jest moja recepta? Bo wiem, już odniosłem dwie porażki w karierze i mimo tego moi fani mnie nie opuścili. Moi najbliżsi mnie nie opuścili, zawsze byli ze mną, są ze mną i wiem, że zawsze ze mną będą, więc co by się nie stało, wiem, że zawsze mogę na nich liczyć. Skoro są i będą, to wierzę w twój sukces. Powodzenia. Pięknie dziękujemy.